A wiesz, co się nagrywa już? Przerzutka Shimano, 11-rzędowa. Kaseta Shimano, 11-rzędowa. A chodzi tak. No dobrze, lecimy sobie w górę kasety. Wszystko chodzi lekko. Ładnie przerzuca. Gdzieś tam lubi tu mi już coś tu się zrobiło nie tak, ale jak jedziemy z góry, zrzuca po jednym, a w pewnym momencie zrzuca o dwa, co zazwyczaj jest o tutaj. Już mi zrzuciło o dwa, a ja jeszcze mam jedno cyknięcie na manetce. I to jest zazwyczaj objawem dwóch rzeczy. Krzywy hak potrafi tak zrobić, albo przerzutka, która ma inny ciąg linki niż manetka. W tym przypadku przerzutka i manetka są te same. Co poszło nie tak? Ano to poszło nie tak. To jest 11-rzędowa przerzutka do napędów jedno- i dwurzędowych, ale do kasety, która ma 50 zębów. Co ciekawe, w opisie przeczytacie, to jest przerzutka 11-rzędowa do kasety maksymalnie 50-zębowej, więc myślisz sobie, jeżeli masz 46 jak tutaj, to zadziała. Mm-mm. Do tej 11-46, to jest ta starszego typu kaseta, musicie kupić taką deorkę. To jest M5100. To jest M5120. Zakładam tą i zobaczymy, jak będzie chodzić. M5120 chodzi tak. Dodatkowo odkryliśmy jeszcze lekko skrzywiony hak, który tutaj jest bardzo sztywny i nie chcę go złamać, bo za dwa dni zawody ten rower będzie jechał. Co nie zmienia faktu, że ta sama przerzutka na tym samym haku działa, a M5100 na tej standardowej, starszego typu kasecie 11-46, więc prawdopodobnie też 11-42 chodzić nie będzie. Więc tak to wygląda, ale jeszcze Wam tutaj dorzucę informację. Zobaczcie na stronie Shimano, najlepsza strona na świecie Shimano. Żadna inna marka nie podaje tak szczegółowo kompatybilności i tego, z czego są w ogóle zbudowane komponenty. W każdym razie, tutaj, zobaczcie, macie graficznie pokazane, to jest manetka, to jest przerzutka, kaseta, no i tak dalej, koło, piaste, łańcuch. W każdym razie, chodzi nam o przerzutkę. Przerzutka RD M5120 SGS. Można sobie od razu na nią kliknąć. Aha, tak wygląda. Najłatwiej zapamiętać. Małe kółeczka. I zobaczcie, jeżeli mamy małe kółeczka, to będzie ona ogarniała kasety do 46 zębów. Jesteśmy w napędach 11 speed, czyli 11-rzędowych. Proste, nie? A teraz przesuwam dalej i mamy właśnie tę, którą próbowaliśmy zainstalować. RD5100, która, klikasz ją sobie, ma duże kółeczka. Duże kółeczka są w kasetach do dużych zębów. I mimo tego, że jest to kaseta 11-rzędowa, tutaj się otwiera pierwsza wersja 11-42, ale ona ma też wersję 11-51. Come on. No, o, jest. I to jest właśnie ta. I do tej kasety macie przerzutkę M5120 do tej. Mam nadzieję, że teraz dla Was jest to jaśniuteńkie. Hejo!